Dzień dobry. Przyszła wiosna y, będzie wysyp nowych płyt. Ja chciałbym dzisiaj polecić trzy. Pierwsza, najprawdopodobniej ukaże się w maju. Wszystko jest dziwne z tą płytą związane. Cztery piosenki znamy: Peter Gabriel, album I.O. Y, piosenki na singlach ukazywały się w dniach, kiedy była pełnia księżyca. Y, chyba to będzie koniec maja, tak myślę. Peter Gabriel w genialnej formie wokalnej, ale też i twórczej. Y, pamiętają, Państwo, lata 70. to Genesis, potem płyty solowe i to jest dziesiąty album Petera Gabriela. Simply Red. Cztery lata nie było nowych nagrań. Nowa płyta ukazuje się 26 maja. Będzie nosiła tytuł Time, po prostu czas. Mick Hacknell i Simply Red są na rynku od 1985 roku. Mick Hacknell pisze nadal fantastyczne piosenki, ale też czasami sięga po klasyki. I na tej płycie pojawi się m.in. My Love, Pola McCartney'a i zespołu The Wings. No i trzecia, dla mnie najważniejsza płyta to jest Steve Lukather. Steve powiedział ostatnio, że nie będzie już nowych studyjnych płyt zespołu Toto, no ale Bridges, płyta, która okazuje się 16 czerwca, to jest pomost między tym, co on tworzy na płytach solowych, to jest dziewiąty album, a tym, co tworzył zespół Toto. Na płycie pojawiają się David Page, Joseph Williams i perkusista Simon Phillips, czyli członkowie muzy muzycy zespołu Toto, ale także gościnnie Stan Lynch, kiedyś Tom Petty and The Heartbreakers, potem Don Henley. No i jeszcze Randy Goodren, świetny. Twórca piosenek, który współpracował przez wiele lat z Toto i e, ze Steveem Lukaterem. Tref Lukater, syn Steve'a, pojawi się także w jednym utworze. Tref akurat szykuje swoją pierwszą salową płytę. Także co, lato przyszło, będzie sporo nowych płyt w maju, ale proszę nie zapominać, że 3 maja słyszymy się i widzimy z niektórymi e, trzeci e, top 357 po polsku. Słuchaczka napisała, że z tysiąca utworów trudno wybrać 75. Trudno, ale zabawa jest przednia. Polecam i dziękuję bardzo.